O! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, zadajmy sobie jedno ważne pytanie. Czy mapka rajdowa w Forza Horizon 5 jest dobra do driftowania? No bo do rajdów jest fantastyczna. Z czasem, jak sobie tutaj postępujemy w karierze, no to te wyścigi są coraz trudniejsze i potem faktycznie trzeba się wykazać, żeby taki wyścig ukończyć, czy tam rajd, nie? Te trasy są pokręcone i właściwie jestem obecnie teraz na najdłuższym odcinku chyba prostej drogi, gdzie można się faktycznie mocno rozpędzić. I mówię tu mocno rozpędzić się tak do około 380 km na godzinę naprawdę kozackim autem. Wszystkie te drogi na biało są asfaltowe i jak widzicie jest tutaj spore jelito do driftowania. Naprawdę mega dużo zakrętów. Ja nie wiem, czy na Fortune Island w Forza Horizon 4 mieliśmy tyle zakrętów, co jest tutaj. I te zakręty i te drogi są naprawdę wąskie. Dlatego jestem tutaj przy wyścigu Goliath. Najbardziej chyba pokręcony, najwięcej hardkorowych i ostrych zakrętów. Ze mną jest dzisiaj przygotowany do driftu BMW M3 GTR. Na pewno znacie ten samochód z Need for Speed Most Wanted z 2005. Chociaż podejrzewam, że już mało osób jest, które wie w ogóle, że taka gra istniała, ale ten samochód jest moim zdaniem doskonałym samochodem, jeśli szukacie pierwszego autka wyścigowego do 15 tysięcy złotych. Myślę, że jest świetnym. Jak wy uważacie? Zgadzacie się ze mną czy nie? Dobra, zawracamy sobie teraz. Niestety zmokła trochę droga i nie będzie dymu chyba. Jedziemy. I tak, tutaj jest wyścig Goliath, my w ogóle wkraczamy w jakieś kaniony, zobaczcie. Oj, trójka nie, dwójka. I tak, tutaj są takie liczne hopki, zobaczcie. One trochę destabilizują samochód, zwłaszcza jeśli jesteśmy w drifcie, nie? Jak sobie jedziemy rajdówką z napędem na 4 buty, spoko tam. Ale jak jedziemy samochodem i próbujemy coś tam driftować, tutaj widzicie, dużo jest takich, o, przewyższeń, o, takich rzeczy, no nie? O, takie tutaj mamy profile ostre, na takich, w takich miejscach bardzo ciężko jest opanować samochód podczas driftu. Się wtedy dziwnie zachowuje, dlatego na przykład nie lubiłem driftować na Hot Wheelsach, bo tam cały czas są takie ogromne profile. Ciężko było samochód utrzymać w płynnym drifcie. Ale tutaj chyba nie jest aż tak źle. Tutaj mamy jakiś fajny mostek. Ładne widoki tak w ogóle, nie? O, ale tu jest kurde ciasno. To jest szaleństwo driftowe. O, mamy nawet jakąś strefę driftową, zobacz. O, wypadnę! Kurde, jak w Need for Speed Carbon. I nawrotka ostra. O, zabrakło mi prądu w samochodzie. Olera. Dobra, dojechałem jakąś tą strefę driftową bez większego wypadku. Pobiłem swój rekord! O kurde. Tutaj też trochę wypadłem. Dużo jest takich właśnie ostrych zakrętów, jakichś takich przewyższeń malutkich, które potrafią ci zdestabilizować furkę. Nie jest to jakiś duży problem, ale no na pewno jest trudniej driftować tutaj niż na standardowej mapce, bo zobaczcie, tu jest cały czas ciasno, nie? Ta droga nie jest tutaj szeroka. Trzeba się skupić, kuźwa, no! Dawaj całą mapę dupniemy driftem od razu. Woo!
to jeszcze nie koniec tutaj tych ostrych. To dopiero się zaczyna, bo tu jest ten taki kanionik. Tutaj próbowałem tą strefę pomiarową zrobić ładnie. Oj, słabo tu wszedłem. Tu się kurde idzie napocić, ty. Widzicie, cały czas są jakieś takie ten. W górę, w dół. O, tu się udało ładnie nawrócić. Kurde. Powiem wam, że ten system anti-lag naprawdę robi robotę. Zwłaszcza gdzie wtedy, kiedy jest tak o ciasno jak tutaj. Jedziemy sobie na manualu. Często zrzucamy, wiesz, obroty. Przydaje się. Dobra, wyjeżdżamy z tych hardkorowych miejsc, tego ja nie wiem, kanionu, co to było, kurde. Wjeżdżamy blisko koło centrum Horizon tutaj. O, trójka za mocno mi muli tą BMW-kę, ale tutaj mamy takie szybkie zakręty. O, shit! Takie szybkie zakręty mieliśmy przez chwilkę. No, 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 trzymaj się. Nice. O kurde, czekają znowu takie zawijasy. Dobrze. Hop. I hop. Tu sobie tak wąsko zrobimy, żeby drugi zakręt od razu złapać. Cyk, dobrze. I trójka. I redukcja, dwójka. Kurde, rzuca mi tą BM-ką. Na tych profilach naprawdę można przesterować łatwo autko. Na tych wyprofilowanych zakrętach trzeba uważać. Okej, tutaj już chyba luźna guma będzie. Są takie... Ale zobaczcie, cały czas zakręty. Jedziemy dookoła mapy i cały czas zakręty. W ogóle wiecie o tym, że Goliat... W ogóle napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym z wami przejechał wyścig Goliat na tej mapce. Ja wiem, że już dodatek miał premierę jakiś czas temu, ale nie robiliśmy, nie przejechaliśmy jeszcze ani razu Goliata, wiesz, tak razem, nie? Może na live sobie przejedziemy. Ouu! I Goliat tutaj nie jest na okrążenia. Goliat jest tutaj sprintem. Okej, tutaj widzicie, że trójeczką ładnie pyk. Mam, włożyłem tutaj skrzynię tą driftową, czterobiegową. Więc trójka jest już takim, no, sporym nadbiegiem. W tym aucie. Okej, ostry zakręt. Redukcja szybka na dwójkę, cyk. Trójka znowu. Okej, jedziemy przez wydmy, ale asfaltem. Tak trochę się po dubajsku tutaj czuję. Tam, wiecie, te drogi asfaltowe, zresztą piękne z tego, co widziałem na zdjęciach, to są pozasypywane właśnie takim piaskiem pustynnym. Nie do pomyślenia, totalne marnotrawstwo, nie? Dobra, co to tutaj przed nami jest? Ikonka wyścigu mi zakrywa. Nie widzę, okej. Okay. Przydałby mi się teraz pilot, tak szczerze mówiąc, żeby mi mówić, co ja będę miał przed sobą. W sumie mógłbym odpalić jakiś ten rajd na przykład i sobie polecieć, wiesz, driftem cały rajd, ale asfaltowy. Ow, ow, ow. Zniszczyłem moje auto za 15 tysięcy złotych. Tył oberwałem, oj. Znowu prądu mi zabrakło. Dobra, teraz tu. Kurde, nie spodziewałem się, że zamknę całą mapę driftem, ale tu się okazuje, że chyba tak. Tylko nie wiem, w którym momencie jestem tej mapki, wiesz? A, tutaj są jeszcze takie, taka strefa jakby tropikalna jest. Tam możemy sobie jeszcze zrobić pętlę. W sumie wiem już, gdzie zacząłem. Zaczęliśmy tam, gdzie się zaczyna wyścig. O! Wyścig Goliat, nie? Tu mogłem jedynką nawet.
O, jedyneczką, tak. Tutaj jeszcze niektóre elementy tej mapki mam niepoodkrywane, zobaczcie, na przykład tu po prawej stronie, co teraz minąłem. Gdzie mnie tutaj prowadzi? Ja chyba w inne miejsce chciałem jechać. Czy się da przejechać? Tak, żeby... jakąś głupią pętlę zrobię. O, dobra, są jakieś takie za... Jest strefa driftowa, okej. Okay. Ciekawe, czy pobiję swój rekord. Na tamtej strefie pobiłem. Nawrotka. O! Kury, zdupiajcie! Dobra, pobiłem rekord? Oj, nie pobiłem. Miałem jakiś słaby wynik. Dobra, o! Przede mną jeszcze... Kurde, gdzie ja jestem? A, już widzę ten... to miejsce, gdzie jechałem przed chwilą. Tutaj długi zakręt. Tylko, że jakby po drugiej strony. Okej, okay. Tutaj cyk. I tu cyk. Redukcja, okej. Okay. Kurde. Ale się tu ciśnie, ja już jestem cały zgrzany, ty. A mam wiatraczek odpalony prosto na mnie. Taki tu stanowiskowy. Wiecie co, chyba da się to wszystko połączyć. Ja nie wiem, gdzie ja jestem, ty. Czy ja nie zrobiłem jakiegoś kółka? I wracam w to samo miejsce, gdzie byłem, bo... jestem w kanionach z powrotem, ale chyba w innym miejscu zupełnie. Okej, pykło ładnie! Przede mną jakaś strefa, ale nie wiem, czy to driftowa, czy pomiarowa? Chyba driftowa. Ty, driftowa! O, czad, okej. Okay. Zobaczymy, czy tu wynik pobije. Tutaj wiem, że jechałem korwettą. Na padzie sobie tak ociskałem, bo trzeba było nabić jakiś wynik w klasie S2, żeby coś tam odblokować, jakieś wyzwanie, czy inne gówno. I pojechałem sobie właśnie korwetką. Także mogę tego nie pokonać. Korwetka była w klasie S2! Wiecie, to taka driftowa, no nie? No i na padzie to wiadomo, że się macha tym samochodem. O, przestrowałem. Wiadomo, że się macha tym samochodem. Jak szalony i się tych punktów nabija. Nie podoba. Ej, ta nawrotka tutaj naprawdę piękna jest. Ja bym chętnie zawrócił sobie tutaj i poprawił tą strefę, bo naprawdę mi się ona podoba. Okej, okay, teraz pytanie, gdzie tu jechać? W prawo czy w lewo? Bo jest skrzyżowanie, czy prosto? Czekaj, czekaj. Nie, no muszę zerknąć na mapkę. A, po lewo jest... Czekaj, czekaj, czekaj. Po lewo jest już Goliat, ale mogę sobie pojechać jeszcze tutaj, zobaczcie. I tu pojechać dookoła i tu jeszcze przedriftować. To już będziemy mieli całą mapkę kompletną, bo zobaczcie. Tu wszędzie wszystko przejechałem dookoła. Wow, faktycznie. Tu przejechałem, tu. Tutaj jeszcze tą drogę bym musiał zaliczyć. Ale chyba sobie odpuścimy, bo już będziemy mieli całą mapkę tu przejechaną driftem. Żałuję, że ta strefa mi tu nie wyszła, boli mnie to. Ale nic, jedziemy prosto, jedziemy w strefę taką tropikalną tej mapy. Znaczy jedziemy, driftujemy. O, jakiegoś expa wbiłem. Ja tych punktów tutaj nabiję dużo, nie? Tych takich skill pointsów. Ja je cały czas używam, wiecie do czego? Po prostu odblokowuję sobie perki do samochodu. O, na przykład do tego sobie przed chwilą kupiłem na te takie driftowanie, tam coś tam. To nie sprawia, że wiesz, lepiej driftujesz czy coś, tylko po prostu więcej punktów zdobywasz z driftowania jakby, nie? Ale tu fajnie jest. I cyk. I trójka. O! BMW. O, tu mam jakąś rzecz do odblokowania. Zebrania. Nice.
Ale mi leci ta BMW-ka, kurczę, już się do niej przyzwyczaiłem. Ale wiecie co, nie podoba mi się dźwięk tego wydechu tutaj, strzelającego. Jakoś tak do tego modelu mi nie pasuje. Ja sobie kojarzę tutaj ten samochód, wiesz, z taką mocą, nie? Z fantastycznymi parametrami, takim wyścigowcem. Raczej do driftu nie bardzo, chociaż no, kurde. Nie no, samochód za 15 tysięcy, dobry jako pierwsze auto. Tani w naprawach, w ogóle tani. To jak? Dobra, mamy. Ale dałem sobie te popcorny, żeby było tak bardziej rajdowo. No nie pasuje mi do tego auta to, zdecydowanie. Ale wiem, że to pomaga tutaj akurat w driftowaniu. Zwłaszcza jak mamy dużo takich ciasnych zakrętów, to ten antylag robi tu robotę. Tu naprawdę dużo pracuje dla mnie. I mnie się to podoba. I odkrywam sobie teraz drogę. Dziwne, że tu nie byłem. Musiałem zawsze jakoś na przeła jechać. Ale mi wysprzęgliło furę. Kurde. To mamy dwa fejle. Raz przesterowałem, a dwa wyleciałem tutaj. Ale poza tym zaraz będzie cała mapka na drifcie. Przynajmniej te obszary, wiesz, asfaltowe, nie? O kurde, na szutrze driftować. Jest to możliwe, ale to jest raczej domena samochodów rajdowych, napęd na 4 buty i wtedy to tak. O, i hopka, delikatna, dobrze. I teraz jedziemy sobie właśnie w prawo i zamykamy ogromną pętlę. To już taka trochę prosta droga jest i właściwie to jest najbardziej prosty odcinek drogi na całej tej mapie, ten, który teraz sobie tutaj jedziemy. Możemy go właściwie dojechać do końca, a nie skręcać tutaj na prawo na Goliata. I zobaczcie, to jest w tym momencie, co jadę. To jest najbardziej prosty odcinek. No nie licząc lotniska, które jest krótsze, jeśli chodzi o długość, nie? Niż to miejsce tutaj. Tutaj można osiągnąć na tej mapie najwyższe prędkości. O, tu mamy to miasteczko ciekawe. Kurde, opony. Czekaj, temperatura 180 stopni. Tutaj mam telemetrię z opon. 180 stopni, co? Ja zaraz się zatrzymuję i jajcznicę sobie robię. Lekko. O, jeszcze tutaj możemy sobie, tutaj tej drogi jeszcze nie przejechałem. Bo to już będzie cała mapa, że cała mapa. A ja miałem nagrać odcinek, przejechać sobie tylko taki kawałeczek? Że wiesz, o, tylko tutaj sobie tak przejedziemy te takie najbardziej hardkorowe miejsca. Ale tak mi zagadaliście, że no... musiałem przejechać całą. Boż ty! Żeby przedriftować, sorry. Ty, my wjeżdżamy do kopalni. Tak, tu jest kopalnia odkrywkowa jakaś. Co oni tu kopali? O, te drifty tutaj mi się nie podobają. Hop. I hop. Tu jakiś parking fajny. Tu można zloty robić. Ale fajna okolica, wow. Zobaczcie, jakie ładne widoki dookoła. No my jesteśmy w takim jakby wielkim kraterze na tej mapce, no nie? Dookoła są góry. Patrz, jak to BMW-ka leci pięknie, what? Aż mi się łezka wokół zakręciła, kurde.
Mapka, poczekaj, mapka. I tak, oj, trochę... No, nie, no tej drogi i tak nie przejechałem. Ale właściwie nie, no mamy wszystko pooblatane, bo tylko ten kawałek nam tutaj został, taki malutki. Możemy sobie szybko pojechać furką i go przejechać i będziemy mieli całe przedriftowane. A ten pas tutaj najdłuższy, to mówiłem o tym. W sumie... Ja wiem, czy on jest... Nie, no na pewno nie jest dłuższy od tego tutaj. Nie, ten pas tutaj. Ale jest taki, tutaj w sumie żadnych zawodów nie ma, ani dragowych, ani nic ciekawe, nie? Jeszcze tutaj mamy taki mały kawałek, no to jak żeśmy już wszystko sobie przejechali, to może się tepnę gdzieś w to miejsce, o. I sobie jeszcze ten ostatni kawałeczek i słuchaj, no będę miał całą mapę zaliczoną driftem. Mam udokumentowane, nie oszukiwałem. Czekaj, bo czy ja coś tam... Co to jest? Ej, zobacz. Ej, pokaż mi tryb. O nie, a pad mi się wyłączył, okej. Jak wprowadzili tą nową aktualizację, to jak się włącza tryb zdjęciowy na wyścigach, to się gra wyłącza. Co to tu jest? Ło! A, dobra, ja wiem co to jest. Ja tam coś zbierałem, ale z tak daleka nie poznałem. Myślałem, że to jest jakaś jaskinia, do której można wjechać. Tam można wjechać, tylko że no wjeżdża się głupio. Dobra, jedziemy sobie ten ostatni kawałek przelecieć. O cholera, zmieniłem bieg bez sprzęgła, ale to nie szkodzi, ten samochód jest tani w eksploatacji, słuchajcie. To naprawa będzie kosztowała tyle, co... miska z sałatki jeżynowej. Dobra, lecimy, ostatni kawałek. I tutaj na końcu mostek jest, klasa. I czad! Cała mapka ukończona, przejechana driftem. Powiem wam, że no teraz coś mogę powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o tą mapkę, nie? Jeśli chodzi o driftowanie na niej. I jest wymagająca, dużo jest takich ostrych przede wszystkim zakrętów. Muszę ten kanion sobie powtórzyć, bo na nim jest świetny klimat. Tutaj jesteśmy właśnie otoczeni górami dookoła, kamienistymi. Jeszcze mamy do tego strefę driftową. Mega podoba mi się to miejsce. Dlatego chcę je powtórzyć, żeby nie było takiej lipy, że no Lucek najlepszego miejsca, najlepsze miejsce zniszczył na tej mapce. Gówniano je przejechał driftem. Czekaj, dobrze pojechałem? Tak, okej. Ale tu są widoki, zobacz, jest kolejka górska jakaś, która niestety nie działa. Ludzie tutaj mają niedziałającą kolejkę górską, muszą napisać do prezydenta Andrzeja, żeby tutaj zadziałał i to naprawił. Przyjedzie sobie wtedy z swoją walizką do naprawiania, z długopisem do podpisywania. I co mu się da, to podpisze. Dobra, teraz cyk. Okej, okay, i tutaj jest ta nawrotka piękna. Trzymajcie kciuki, bo ona jest ciężka. Na jedynce ją spróbuję machnąć. O! Takie, wbrew pozorom, takie właśnie wolne drifty są dość trudne i łatwe do przesterowania. Trzeba na nich uważać. No ale teraz to poszło, raczej wyniku z korwety nie pobiłem, ale z tego przejazdu jestem już bardziej zadowolony. No i teraz to już naprawdę mamy całą mapkę zaliczoną. Co powiecie na to? Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej mapce jako takiej driftowej. Czy jest waszym zdaniem lepsza od Fortune Islands Forza Horizon 4? Moim zdaniem tak, bo jest trudniejsza, są węższe drogi. Natomiast do driftowania nie jest fajne to, że niektóre zakręty są bardzo mocno wyprofilowane. On co jest oczywiście świetne do rajdów i tak dalej, ale dzisiaj sprawdzamy sobie niestandardowo, czy do driftowania jest dobre, nie? I dużo jest takich trawersów, jakichś takich pofałdowanych terenów, na których można łatwo zdestabilizować samochód,
co nie jest do końca złe, bo to jest po prostu wyższy poziom trudności driftowania, ale ta mapa jest świetna poza tymi dwiema rzeczami do właśnie driftu. I gorąco wam polecam, jeśli chcecie sobie mieć w waszej ulubionej grze nowe miejsce do driftowania, to polecam się zaopatrzyć w ten dodatek, ale jeśli krucho u was z hajsem, to poczekajcie sobie na jakąś promkę. Podejrzewam, że... Znaczy, promki na te dodatki pojawiają się niestety rzadko w Fordzie. Przeważnie na premierę następnej Fordzy się pojawiają jakieś takie promki na, wiesz, poprzednią grę i dodatki do niej. Więc jak się pojawi jakieś info o Fordzie Horizon 6, czy Forza Horizon 6 będzie miała swoją premierę, albo, nie wiem, Motorsport 8 będzie miała swoją premierę, wtedy prawdopodobnie pojawi się zniżka na te dodatki, nie? Jeśli wam się nie śpieszy, to możecie poczekać, może będą jakieś świąteczne zniżki na święta Bożego Narodzenia, czy coś takiego, na gwiazdkę. No ale na obecną chwilę, no, kosztuje tyle, ile kosztuje. Ja wam polecam pakiet premium kupić sobie od razu, bo wtedy ta całość tych wszystkich dodatków wychodzi po prostu taniej, a premium wersję Forza Horizon 5 można też tam w internecie dorwać sobie niekiedy w bardzo fajnych pieniądzach. Jeśli was oczywiście stać, bo jeśli was nie stać, to nie, kupcie sobie Forza w Game Passie. Zresztą, kurde, rozgadałem się. To miało być test tej mapki. Ja myślę, że test mapki zakończyłem driftowy. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Ja chyba powinienem jakiś podcast założyć. Tyle bym opowiadał i opowiadał. Pomyślę o tym. Trzymajcie się, na razie. Hej.